W tym filmie pokażę Wam pistolet należący do grupy PDG, czyli osobistych pistoletów obronnych. PDG-50 wzorowany jest na pistolecie HK-USP i wykonany został w większości z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Zasilany jest 12-gramową kapsułą CO2, której zbiornik znajduje się w rękojeści. W rękojeści również znajduje się magazynek, który mieści 7 kul w kalibrze 50, czyli o średnicy prawie 13 mm. Zaletą tego pistoletu jest to, że możecie do niego załadować różnego rodzaju kule. Po pierwsze, kule proszkowe, które oznaczą trafienie, a więc naszego napastnika. Kule pieprzowe, które zadziałają podobnie jak gaz pieprzowy. Po trafieniu tymi kulami gumowymi napastnikowi przejdzie ochota do kontynuowania ataku. Kulki Sniper Round posiadają ryflowanie, które znacznie poprawia ich celność i zasięg. Pistolet posiada mechaniczne przyrządy celownicze, szczerbinkę oraz muszkę. Na muszce znajduje się biała plamka ułatwiająca celowanie. Pistolet oczywiście posiada blokadę spustu, która zagwarantuje bezpieczeństwo użytkownikowi. Aby Wam pokazać, jak strzela PDG-50, przygotowaliśmy kilka celów. Po pierwsze, aluminiowe puszki wraz z zawartością. A teraz próba numer 2. Major PDG-50 kontra 3 sklejone ze sobą grube kartonowe płyty. Jak widzicie, 3 grube kartonowe płyty nie stanowią dla naszego Majora PDG-50 żadnej przeszkody. Czas na test numer 3. Piękne, nowe, białe talerze. Major PDG-50 to pistolet do obrony osobistej. Ale nie tylko. Możecie go wykorzystać również do treningu strzeleckiego lub rekreacji. Poznaliście już wszystkie cechy pistoletu Major PDG-50. Wiecie, że przede wszystkim możecie się nim obronić, ale również przeprowadzić choćby dynamiczny trening strzelecki. Na zakończenie życzę Wam, abyście nigdy nie musieli używać go do samoobrony, ale pamiętajcie, przezorny, zawsze ubezpieczony.